Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Krzysztof Szumun. Ja reprezentuję firmę Sika. Sika jest koncernem szwajcarskim. W zeszłym roku stuknęło nam 100 lat. Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach na całym świecie. Naszą specjalnością, jeżeli chodzi o branżę partyciarską, są wysokoelastyczne kleje poliuretanowe. Te kleje pozwalają drewno na pracę, na tęcznienie, na kurczenie się. Pozwalają na montaż posadzek drewnianych na zdecydowanie słabszych jastrychach niż kleje sztywne. W swojej ofercie posiadamy wiele partyciarskich systemów, które są w 100% oryginalne, opracowane, interpretowane przez nasze zespoły laboratoryjne. Zaraz na prezentacji będziemy mogli zobaczyć, jak te systemy wyglądają w praktyce. Ja pozwolę sobie przewinąć. Ok, zresztą nawet nie ma potrzeb przewijania. Tutaj widzimy, dzięki naszym klejom możemy chociażby kleić posadzki drewniane bezpośrednio do płytek ceramicznych. Takie płytki wystarczy w tym momencie odpuścić, ewentualnie jeżeli mamy duże pokłady tłuszczów, należy je zmatować, możemy kleić. Mamy opracowane systemy typu dekoty, czyli pokłady marynistyczne, klej wysokoelastyczny plus uszczelniacz. Możemy kleić w zasadzie każdy gatunek drewna, jaki jest dostępny na rynku. Czy to będzie drewno bite, czy to będzie drewno warstwowe, czy to będą elementy wielkogabaretowe, absolutnie nie ma z tym problemu. Zaczniemy od przygotowania podłoża. Musimy zdecydowanie usunąć pozostałości starych powłok. Musimy przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego, które może stanowić newralgiczną część całego układu jastrych, klej, drewno. Oczywiście odpylamy. Możemy to zrobić bądź mechanicznie. Lepszym narzędziem do tego celu jest po prostu odkurzacz. Po odpyleniu posadzki nie ma potrzeby gruntowania. Jeżeli posadzka spełnia podstawowe parametry mechaniczne, możemy przystąpić bezpośrednio do klejenia. System standardowy, czyli klejenie pełnopowierzchniowe przy pomocy pacy parkiciarskiej. W zależności od gabarytów klejonych elementów drewnianych, w zależności od równości posadzki dobieramy odpowiednio pacę. My polecam przyrodzenie pacy typu P4, P6, P7. Te cyferki po literce P mówią o wysokości zęba, także są to pace zdecydowanie mniejsze niż w przypadku klejów dwuskładnikowych sztywnych. Co za tym idzie, zużycie klejów jest również dużo, dużo mniejsze. My deklarujemy w przypadku klejów Sika T52FC, T54FC maksymalne zużycie na poziomie 1 kg na metr kwadratowy. Tak wygląda nasz produkt. Z kopoka 13 kg jesteśmy w stanie spokojnie ułożyć 14 metrów kwadratowych posadzki drewnianej. Sposób aplikacji standardowy. Tutaj mamy z kolei niestandardowy, czyli dyspenser. Sprzęt do pneumatycznej aplikacji kleju. A tutaj już wróci dziewaca parkiciarska. Kleimy drewno, klej jest jednoskładnikowy, nie ma potrzeby, mieszanie jest gotowe do użycia. Czas otwarty tego produktu to jest w okolicy 1,5 godziny, za to czas, który jest wymagany do pełnego obciążenia, czyli do obróbki mechanicznej drewna, to jest 12 godzin. Czyli po 12 godzinach możemy śmiało się wprowadzać, jeżeli mamy do czynienia z podłogą wykończoną. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł cyklinowania drewna po 12 godzinach, jak najbardziej klej to wytrzyma. Nie wiem, jeżeli chodzi o drewno, jak to będzie wyglądało, może być różne. Niemniej fizycznie taka możliwość istnieje. Kolejny system Sika AcuBond. Jest to system izolacji akustycznej, połączenie klejenia z matą izoakustyczną. Tak to wygląda, izolacja akustyczna na poziomie 16-18 dB w zależności od grubości maty. Mamy dwie grubości 3-5 mm. System pozwala na montaż elementów o wyjątkowo dużych gabarytach. Jak widzimy, mata polietylenowa ma wycięte perforacje, w które aplikujemy wysokoelastyczny klej T52FC, aplikujemy go z pistoletu, a następnie układamy drewno. Mogę powiedzieć, że mamy doświadczenie chociażby z Danii, gdzie na tym systemie układamy drewno, lite deski z drewna Darblesi o grubości 30 mm długości, 5-6 metrów, szerokość 50-60 cm.
takim systemem jest system kordonowy, system bardzo podobny do metody AcuBond. Różni się tym, że nie używamy mat akustycznych. Klej aplikujemy w formie ścieżek co 10-15 cm, co zaraz Państwo będą mogli zobaczyć. Jego zaletą jest to, że możemy w sposób szybki i praktycznie bez bolesu dla wykonawcy przykleić spore metraże. Aplikujemy klej z pistoletu, ścieżkę ciągniemy mniej więcej co 10-15 cm, kładziemy drewno, dociskamy po płotocie. Ten system świetnie sprawdza się z racji grubości spoiny klejowej pomiędzy 2 mm po do 10 do klejenia drewna naprawdę duży gabaryt. Ostatnim systemem, jaki chcę Państwu zaprezentować, jest system deck coating, specjalność firmy Sika, czyli system marynistyczny. Sika ma rozwinięty pionowy nastrój marine, który od kilkudziesięciu lat wykańcza jednostki pływające. Ten system został właśnie adaptowany na cele budownictwa mieszkaniowego prosto ze stoczni. Pierwszym elementem jest zabezpieczenie drewna przy pomocy gruntu epoksydowego Primer 3N. Następnie aplikujemy klej przy pomocy pacyparkieciarskiej. Drewno montujemy z zachowaniem szczelin przy pomocy klocków dystansowych. Aplikujemy uszczelniacz elastomer poliuretanowy Sikaflex. Następnie przy pomocy płaskiej pacy rozcieramy. Zrywamy zabezpieczające drewno paskiem taśmy papierowej. Impregnujemy przy pomocy oleju cyklotatunkowego typu. I mamy piękną podłogę marynistyczną. Ok, z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność, dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania, ja sobie tam przycupnąłem w kąciku, zapraszam. Na pewno odpowiem.